Właśnie ogłoszono przetarg mający wyłonić dostawcę energii elektrycznej dla miasta Suwałki i jego jednostek. Wprawdzie grupa zakupowa istnieje, ale nie ma w niej już innych gmin czy pozamiejskich instytucji. Wartość potencjalnego zamówienia przekracza według obliczeń ratusza 11 milionów złotych. Z uwagi na odejście z grupy sporej liczby podmiotów, zarówno zamawiana moc, jak i jej wartość jest znacząco mniejsza niż w zamówieniach ogłaszanych na rok bieżący. Drugi powód to fakt, że Suwałki mają własnego wytwórcę i dostawcę prądu – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Lokalna spółka nie jest jednak w stanie zabezpieczyć pełnych potrzeb miejskich. Jak pamiętamy, samorząd suwalski kilkakrotnie podejmował próby znalezienia dostawcy energii elektrycznej na 2023 rok, ale każdy z przetargów kończył się fiaskiem. Żaden z podmiotów dostarczających energię nie był zainteresowany kontraktem. Teraz oferty można składać do 10 października.